Oto niezła seria historyczna, w której to Rosja wykorzystuje spread democracy Cassius Belli na świecie do tego, żeby poszerzać swoje wpływy. Powiem szczerze, że nawet tego się nie spodziewałem, że tak się potoczy tutaj historia. No to czas rozpętać drugą wojnę światową. Witam wszystkich imperialistów, a żeby było ciekawie, Hiszpanie też tak zaatakujemy. Nasze armie są praktycznie gotowe. Pamiętajcie, że z kodem Lukas możecie dostać 3% zniżkę na stronie eneba.com, gdzie i tak jak widzicie są strasznie przecenione dodatki do Europy Universalis 4, a sklep jest niezawodny. Linki do tego wszystkiego macie w opisie tego filmu. Jakby co, zajrzyjcie sobie na Facebooka naszego, Imperialistów Lukasa, a tam zadałem pytanie, jaką serię lecimy dalej w kolejnych okresach czasu, zaraz po tej serii, czy gramy WC Ulmem, czy gramy World Conquesta USA, czy może lecę serię poradnikową, w której wytłumaczę na podstawie na przykład Imperium Osmańskiego, jak podbić świat, i pokażę po prostu krok po kroku, co należy robić w większości rzeczy, no, ponieważ jednak te kroki są takie, znaczy powiecie, że bardzo losowe, ale w większości wypadków naprawdę już po kilku tych WC-kach widzę, że jednak te elementy takie stałe występują w każdym WC-ku i spokojnie można to wszystkim wytłumaczyć. Więc dajcie też znać w komentarzach, dajcie znać na Facebooku koniecznie, ewentualnie możecie tam podyskutować i zaproponować mi również inne. A ja się w tym momencie zastanawiam, jakim cudem ja mam wojnę z Chinami. Czy one dołączyły do tej wojny, interweniowały mi do mojej wojny? Chciałem się pochwalić, mamy taką przewagę liczebną, a to kurka, patrzę, że Chiny walczą po przeciwnej stronie, więc mamy... No naprawdę taką wojnę dziejącą się na sporym obszarze lądowym, ale raczej ją spokojnie wygramy. Flota Francji i Niderlandów starła się tutaj z flotą niemiecką. 153 ciężkie okręty przeciwko 64 ciężkim, 65 lekkim. O masakra, jeżeli Francja tego nie wygra, to się bardzo, ale to bardzo zdziwię. My natomiast stoczymy zaraz naszą pierwszą bitwę z Niemcami. Zobaczymy, z kim my tak naprawdę walczymy. Czy mają lepsze statystyki od nas, czy nie. Zaraz pod Pragą, na dość równych warunkach, ponieważ jest tutaj płaskie terytorium, nie powinniśmy dostać żadnych kar. I tak, mamy 113 dyscypliny. O, mają większe morale, mamy za to większą dyscyplinę, ale my nie mamy maksymalnej dyscypliny, z tego co pamiętam. Zgadza się, więc ja jeszcze ją zaraz tutaj będę zwiększał, tylko sobie przeroluję, bo wreszcie mam pieniądze na to, żeby jeszcze zwiększyć tutaj naszą dyscyplinę. My po prostu miażdżymy Niemców na polach bitewnych, aż tak bardzo, że dostali stack wipe'a. Dodatkowo zobaczcie, polskie czołgi będą miażdżyły na polach bitew 78% skuteczności. Co jest dość dziwne, powinniśmy mieć chyba 88%, nie? Zinfiltrujmy administrację, no przecież każdy imperialista chce wiedzieć, gdzie są jego przeciwnicy. A w sumie skoro mamy tą Infiltrate Administration, co w normalnej grze jest zawsze tak pod koniec rozgrywki, że w zasadzie się z tego nie korzysta, bo już albo nie ma kogo, tak na kim, bo i tak to są tak małe kraje, że już wszystko widzicie, albo nie ma na kim po prostu tego używać najczęściej. A tutaj widzimy, że tak, wojska niemieckie są w Szwecji, więc ewentualnie będą nas od północy atakowali, ale tutaj na szczęście mamy już forty ósemkowe i spoko. Tutaj dalej wygrywamy tą bitwę, a polskie wojska są w Berlinie i będą zaraz zajmowały Berlin, który ma 99 punktów developmentu, serio? Berlin padł, jest nasz, spalić go, zniszczyć! Mój Boże, ile to jest pieniędzy do wyrwania, których jeszcze nie wyrwałem podczas Siege'a. Czyli my to szybciej zdobyliśmy niż minął miesiąc, naprawdę? I w zasadzie myślę, że możemy spokojnie podzielić nasze siły, bo wojska niemieckie są dość daleko od siebie. Naszym sojusznikom coś tutaj gorzej idzie przy granicy hiszpańskiej. Włochy dostały właśnie w papę. Francuskiej armii tutaj nie ma. Czyżby Francja jeszcze jakąś inną wojnę toczyła? Nie. Chiny w sumie to myślę, że tak czy siak mamy z bani, bo jeszcze mają wojnę z Rosją. Jakimś dziwnym trafem. Więc Chiny może uda nam się po prostu wypisować z tej wojny. Ej, oni są tak zacofani, że może i będziemy mieli jakieś kolonie chińskie zaraz. Dojdzie właśnie do kolejnej bitwy z Niemcami pod Memelem, albo nie dojdzie, bo się właśnie wycofali. Spróbujemy ich gdzieś tutaj jeszcze dorwać. Zajęliśmy już naprawdę dość spore połacie. O kurde, co to jest w ogóle? 113, 128, czemu takie straty w moralach dostałem tutaj przy pierwszym uderzeniu? Co tutaj się wydarzyło? Albo miałem jakąś... Co tu się wydarzyło? Miałem wszystkiego więcej, czemu ja to przegrałem? Nie!
Zajęliśmy już cały obszar tutaj Śląska plus Berlin, więc obecnie, ale to bardzo, bardzo po prostu pocisnęliśmy gospodarczo Niemcy, przynajmniej o 100 golda. Jakim cenom oni mają 200 golda Spoils of War i nadal zarabiłem aż tyle? Fuck! Doszło do powtórnego naszego starcia tutaj z oddziałami niemieckimi i tym razem my praktycznie bez strat robimy im stack wipe'a. I w zasadzie myślę, że teraz się skupimy na zajęciu całego tego obszaru, żebym nie miał tych oddziałów niemieckich gdzieś tutaj na tych tyłach moich, co jest dość upierdliwe. Swoją drogą, Włochy i Francja cały czas przegrywają tutaj bitwy z Niemcami, co jest dość ciekawe. No, tej bitwy to szczerze mówiąc wam nie pokazywałem, bo myślałem, że nie będzie nic ciekawego, ale porównywarne armie, a zrobiliśmy stack wipe'a Niemcom. To mnie trochę zdziwiło, powiem szczerze. Madryt padł, więc tutaj już kończymy wojnę z Hiszpanią, bierzemy im pieniądze, war reparation oraz skromne posiadłości w Afryce oraz tutaj na Morzu Śródziemnym, żeby mieć tutaj jakieś swoje bazy morskie czy coś w ten deseń. Myślę, że to jest całkiem niezły peace deal, jeżeli idzie o samą Hiszpanię i dzięki temu wojska zarówno włoskie i francuskie powinny się teraz skierować tutaj w kierunku Niemców bardziej. Ja też już w zasadzie zająłem cały ten region i też będę kierował się tam na południe. Ej, widzę, że tu jest jakaś armia niemiecka, wow. A USA to w odróżnieniu od Rosji, zobaczcie, imperializm Cassius Belli na Brazylię. A pierniczymy demokrację. No i Chiny wykończone wojną z Rosją, raczej z nami też już nie chcą brać dalszych udziału w walkach. Co ciekawe, Beijing padł. Tutaj mają bardzo dużo buntów. Ciekawe, czy tutaj ta nowa mechanika Chin też działa w tej grze i czy Chiny mi zaraz tu upadną. I doszło do starć naszych wojsk tutaj sojuszniczych. No w sumie to się nie dziwię, że im idzie tak źle. Mają podobne statystyki do wojsk niemieckich, ale mają tylko tą przewagę, że mają większe liczby. No dobra, my ponownie zajmujemy te tereny, bo już tutaj te, niestety armię najemników niemieckich to podbijało, a my lecimy dalej. W parlamencie wprowadzamy tutaj ustawę o masowym poborze do wojska, żeby uzupełnić nasze braki. Więc dostaliśmy z parlamentu 38 tysięcy nowych poborowych. Po 3 latach wojny mniej więcej możemy już zakończyć tutaj nasze starcia z Niemcami. Bierzemy war reparation i następujące ziemie będą nasze. Tutaj myślę, że sobie utworzymy takie początkowe Niemcy Wschodnie ze stolicą w Berlinie. Chociaż albo nie, czekajcie, ile ja w over extension mam? Zaraz to zobaczymy, czy dam radę. No raczej coś tu muszę utworzyć, bo raczej tego wszystkiego nie okoruję. No ale zaraz to zobaczymy. O, i mamy piękną, ładną niemiecką flagę ze świnią na tle. Myślę, że pasuje. No i ta Polska zaczyna nam się już dość ładnie prezentować, z tego co widzę. A, tylko musimy nasze tutaj obecność na Bałtyku z powrotem przywrócić, bo jednak nasza flota poszła sobie na dno w międzyczasie. Oczywiście nawet tego nie zauważyłem, ale kto by tego się tam bał, spodziewał. Co? Wojna z Niemcami pokazała, że nasze wojska są całkiem niezłe na poziomie wyszkolenia, na poziomie statystyk, ale jednak mamy wciąż za małe armie, żeby na przykład zmierzyć się z taką potężną Moskwą, potężną żną Rosją, żeby tutaj odebrać nasze ziemie wschodnie, a w zasadzie nie, no dobra, nasze to będą zachodnie, ale ich wschodnie ziemie. I żeby tutaj na przykład dojść już do Imperium Osmańskiego i w tym kierunku zacząć się rozwijać dalej. Chociaż i tak jestem zadowolony, dość potężny kraj mamy. Śmieszną rzeczą jest to, że war reparation od Niemców to praktycznie całe nasze dochody z handlu. Boże, jaki ten kraj musi być bogaty. Skoro mamy za małą armię, to myślę, że teraz musimy się skupić na rozwoju naszego tutaj manpowera. We wszystkich naszych prowincjach, w każdej jednej będziemy poczyniali takie inwestycje, żeby tutaj zwiększyć nasze wpływy z MPR-a, bo są gigantycznie małe jak na ten okres historii i czasu. Chociaż tak dla porównania, jak patrzę, to Rosja ma 2000 miesięcznie, Niemcy mają 3000 miesięcznie, Francja 2000, nie jest tak jakoś super. Chiny i USA mają największe zdecydowanie wpływy miesięczne, nasze są innymi chyba z wyższych w takim razie. Bo właśnie według tego posegregowałem tutaj. I szczerze mówiąc jestem zdziwiony, że tak to tutaj się prezentuje. A United States of America, God save us, mają tylko 7 tysięcy? Naprawdę? Ja myślałem, że to jest 70 i jest co pokazać wam, ale tak to. Swoją drogą wreszcie możemy osiągnąć poziom Królestwa Polskiego, jak i Imperium Polskiego! Mamy polskie imperium, proszę państwa. Co tu się stanęło? Ale, że co? Że jak Unia Europejska? Ktoś założył Unię Europejską? Kto to zrobił w ogóle?
No tutaj jest coś takiego jak utworzenie Join European Union. Teraz mogę zrobić. At peace one of the primary non. No to trudno, no. Nie jesteśmy demokracją ani niczym takim, więc dołączyć do Unii Europejskiej nie możemy. A nie widzę też jakoś tutaj wskaźnika. Imperial to by było to, że to Niemcy stworzyły Unię Europejską? Nie. Jak tutaj to działa? O! Polska konstruuje właśnie swoją broń atomową i stajemy się potęgą! I to jest, powiem wam szczerze, bardzo, ale to bardzo ciekawe! W sumie swoją drogą, wiecie, że jesteśmy chyba jedynym krajem na świecie, który zbudował bombę atomową? Chyba czas na to na kimś przetestować. No i mamy listopad 63 roku, nasze armie są gotowe. Co prawda nie mamy jeszcze maksymalnego manpower, ale myślę, że nie będzie nam potrzebny. Tutaj dodatkowo odpalamy sobie również politykę, znaczy event, że nasze wojsko jest inspirowane. I dzięki temu mamy 137% dyscypliny, 18,5% morale, no i możemy wypowiedzieć wojnę imperialną Moskwie, która tutaj, zobaczcie, jak ładnie popodbijała te terytoria. O Boże, oni tu jednak mieli flotę, ale jestem ślepy. No nic, no to moja flota znowu idzie na dno. Nic się z tym złego nie dzieje. Na początku skupimy się na obronie na naszych terytoriach, żeby tutaj zbić tą przewagę liczebną Moskali, ponieważ jest ona dwukrotna, ale nasza armia jest jednak jakościowo lepsza. Nasze działania szpiegowskie spowodowały, że mają dość słabą administrację państwową, więc Francja nie stanęła po ich stronie, zerwała ich sojusz. Ja liczę na to, że moi sojusznicy może za jakiś czas dołączą do tych moich tutaj wojen, no ale moja flota no niestety już tutaj nie podziała. No, flota bałtycka, rosyjska jest za mocna dla nas. Chociaż zmienią swoje plany, bo widzę, że tutaj w okolicy mamy tylko 100 tysięcy wojsk rosyjskich. Następne wszystkie są dość daleko, więc może i nawet zdążymy zająć tutaj przyczółek w okolicach. I doszło do naszego pierwszego starcia z Moskalami. 138 dyscyplin przeciwko 118. 18 się... Boże, mamy taką przewagę we wszystkim, że nawet role 0 do 9 nie powinny tutaj jakoś skutkować na naszą niekorzyść. Chociaż i tak mamy dwa minusy na starcie. Nie zadaliśmy im jakichś takich dużych strat, o dziwo. No i niestety ta armia powinna dostać Stakwajpa, ale jej nie dostała, bo doszła w ostatni dzień bitwy. Nie lubię takich. Moskwa padła, jest nasza i przy okazji jeszcze wbijają się tutaj wojska rosyjskie, przepraszam, cały czas. Nie wiem, czemu tak zamienię to, ale Stakwajp, oh my god. To było po prostu piękne, to było po prostu piękne. Nawet nie zauważyłem, kiedy to się wydarzyło. No i zajmujemy dalsze terytoria. No Rosja jest jak zwykle w totalnym popłochu. To są ich najcenniejsze terytoria tutaj, więc w zasadzie jeżeli ich zajmiemy, w sumie ustawię moim tutaj wasalom, żeby siege'owali, zajmowali te wszystkie takie obszary właśnie w tym regionie dla nas, bo jak nie, no to będę miał trochę tutaj, serio, zobaczcie, 26 tysięcy, ja może z nich marki zrobię, kolejne jakieś większe miała być większa bitwa, to było 100 tysięcy żołnierzy rosyjskich, ale chyba dostali Stakwajpa u mnie. No idzie nam całkiem nieźle, zajęliśmy już dość potężny obszar, wojska rosyjskie, a nie wiem, dobudowali trochę tego, mimo iż dostali masakrycznie dużo Stakwajpów, 184 tysiące przeciwko nam, i wiem, to jest total lost troops, no ale trudno. Wiecie, co jest najgorsze z Rosji? Że ona po prostu, zobaczcie, jakiś sznurek ma tutaj, rekrutuje i to wszystko leci po prostu stąd. Tu rekrutuje, tu dochodzi, tu im robi Stakwajpa. To jest jakaś taka linia produkcyjna, dość śmiesznie to wygląda. Tylko, że to mi strasznie zamula grę. No, powolne na maksa. Teraz skierujmy tutaj naszą linię frontu w kierunku Sankt Petersburga. Tutaj dość dużo wojsk jest, tak naprawdę. Więc myślę, że możemy tutaj spokojnie uderzać w tą stronę, aż zdobędziemy go. Tym bardziej, że zrobić Sankt Petersburga odecnie dość sporą część dochodów rosyjskich, bo zabierzemy im handel. W sumie nawet nie wiedziałem, że na 50 lat jest złota era. Myślałem, że na krótszy okres. Ale odpalę sobie jeszcze złotą erę. Myślę, że też nam się przyda, bo akurat raczej do prawie samego końca kampanii od tego momentu nam potrwa. Więc Polska właśnie weszła w złotą erę. W ogóle ile się dzisiaj rzeczy dzieje. Upadek Berlina, upadek Moskwy, Imperium Polskie. Same dobre rzeczy w dzisiejszym odcinku. Nie no, takiego Stakwajpa to jeszcze chyba tutaj nie miałem. Właśnie stakwajpowałem 80 tysięcy rosyjskiej armii. No przecież to jest piękne, to jest takie piękne w to wszystko tutaj. Jeszcze tylko zdobądźmy tą fortecę tutaj.
Jest, róbmy kolejne stack wipe'y armii rosyjskiej. Chociaż tutaj mi odbili, tutaj mi zajmują. Dość o kurka, tu aż mi przyszli. Oni mnie wyminęli, więc za chwilę trzeba będzie tam cofnąć nasze armię. A niestety te fortecy tutaj to padają, jakby ich w ogóle nie było. Są dwa. Okej, kończymy wojnę z Rosją. Raczej więcej tak byśmy nie ugrali, bo jednak bot zawsze nas gdzieś tutaj wymanewruje. Bierzemy następujące terytoria, żeby mieć dojście do Imperium Osmańskiego. Tutaj zabieramy bardzo dużą część Nowogrodu, również dla nas. Więc nasze granice, widzicie, niezmiernie się poszerzyły, jak i nasze straty też nie są aż takie duże w stosunku do tych rosyjskich. I chyba grozi mi koalicja rosyjsko-niemiecka. Ale kto by się tym przejmował? Ja teraz tutaj jakiegoś popeta sobie stworzę. Chociaż nie ukrywam, że fajnie byłoby podbić Romanię. I tutaj utworzyć sobie może takie królestwo romańskie, rumuńskie, nieważne. Dobra, tutaj myślę, że zrobimy sobie koniec dzisiejszego odcinka. Dość sporo się działo, dwóch największych rywali zostało pokonanych. Mam nadzieję, że się odcinek podobał. Ewentualnie pojawią się nie 3, a 4 odcinki z tejże serii, jeżeli dzisiaj mi tak wyszło krótko, ale po prostu chcę wam to wrzucić z jakimś tam mniejszym opóźnieniem. Pamiętajcie, żeby zostawić lajka, jeżeli wam się podobało. Dzięki wam, trzymajcie się ciepło, cześć!